Kętrzyńskie samorządy walczą o wysypisko śmieci w Mażanach. Podczas 28. sesji Rady Powiatu Kętrzyńskiego radni podjęli jednogłośnie decyzję w sprawie stanowiska Rady dotyczącego ujęcia w planie gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016 oraz uchwały w sprawie wykonania w tym planie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Kętrzyn-Pudwągi, a także składowiska odpadów komunalnych w Mażanach. Jest też już przygotowane do odbiorów, ale niestety nie zostało ujęte w wojewódzkim planie zagospodarowania śmieciami, więc to kwestia jest tego, żebyśmy wywozili śmieci tutaj na naszym terenie, a nie gdzieś do Olsztyna czy do Giżycka. A to jest związane, wiadomo, z kosztami. Zdaniem samorządowców pozwoli to na obniżenie kosztów wywozu odpadów, jak też może stworzyć nowe miejsca pracy. Myślę, że to stanowisko pomoże w kwestii, wiadomo, naszych odpadów, śmieci. To są pieniądze naszych mieszkańców, musimy dbać o ich portfele. Szkoda tylko, uważam, że trochę może za późno to stanowisko podjęliśmy. Powinniśmy moim zdaniem robić to wcześniej, ale mam nadzieję, że Zarząd Województwa wysłucha nasze prośby wszystkich mieszkańców całego powiatu i wpłyniemy, że tak powiem, na ich decyzje, żebyśmy mogli naprawdę mniejsze koszty ponosić. No niestety na dzień dzisiejszy już tak drogich odpadów naszych na naszym terenie całej Polski. Także cieszę się bardzo, że wszyscy radni byli za tym, tylko mam nadzieję, że to wszystko będzie pozytywnie załatwione. Z podobnego założenia wychodzą też władze miasta. To bardzo duże znaczenie dla mieszkańców naszego miasta, ale nie tylko miasta, ale i innych gmin z naszego powiatu. Znaczenie jest podstawowe. To miejsca pracy przy zbiórce i segregacji odpadów. Chodzi tutaj o około 50 miejsc pracy, a również o ceny za odpady. Jeśli nie uda nam się utrzymać tej sytuacji z regionalną zbiórką odpadów, ceny za odpady mogą radykalnie wzrosnąć. W związku z tym wszelkie nasze zabiegi, aby lobbować i nie pozwolić na przypisanie nas do Związku Giżyckiego, bo to będzie powodowało po prostu niekorzystną sytuację dla nas.